Dzień dobry, witam. Panie prezydencie, powiedział pan, że w poniedziałek będziecie u pani wojewody w Gdańsku. Proszę od nas bardzo serdecznie panią wojewodę pozdrowić. I właśnie nie dalej jak wczoraj wymieniałam jej imię i nazwisko wychodząc z dyżuru na Kopernika 13, patrząc na przepiękną ulicę Kopernika i przypomniałam właśnie panią Beatę Rutkiewicz, która chyba ze 2 lata temu obiecała nam, to znaczy w planach było, że na Kopernika budynek numer 13 i 15 będzie rewitalizowany. Czy coś ruszy się w tym miejscu, czy pozostanie? Nie znaczy to, że my chcemy jakiegoś tam ponaglenia, ale była taka obietnica i czy ta rewitalizacja będzie kontynuowana? Dziękuję. W tej chwili jest taka sytuacja, że jeszcze środków na rewitalizację nie mamy. Samorządy generalnie mówią, że są w tej chwili w bardzo kłopotliwej sytuacji finansowej, bo to wszystko zależy od środków finansowych. Dzisiaj czekamy na zmianę ustawy o finansowaniu samorządów, która pozwoli zabezpieczyć środki, żeby te samorządy mogły spokojnie funkcjonować. Tego jeszcze nie ma. Czekamy, ponieważ tego nie ma w tym roku, czekamy na jakąś kroplówkę, czyli dorzucenie jakichś środków, żeby samorządy mogły zamknąć budżety chociaż do końca roku. Szacuje się, że od 20 do 25% samorządów, jeżeli nie dostanie dodatkowych środków, to po prostu nie zamknie budżetów tegorocznych. Są różne sytuacje związane i z podwyższaniem wynagrodzeń ustawowych i innych elementów, ale środków nie wpłynęło do samorządów po to, żebyśmy te rzeczy zabezpieczyli. Generalnie samorządy można podzielić na 3 grupy funkcjonujące. Te, które są bogate i płacą tak zwane janosikowe, czyli według wyliczenia przez ministra finansów, ich środki finansowe starczają na spełnienie wszystkich zadań, które na samorząd został powierzony, mają jeszcze nad to, żeby mieć jakąś tam swobodę i jeszcze mają według oceny ministra finansów tyle nadwyżki, że powinni się podzielić tą nadwyżką z innymi samorządami. To jest jedna grupa. Druga grupa samorządów to jest taka, która właściwie jest dosyć zbilansowana. Czyli budżet jest tak ustalony, że subwencje, podatki, czyli to wszystko, co wpływa do samorządów, starcza im na wykonanie swoich zadań, a jeszcze jest troszeczkę, żeby gospodarować, pomyśleć o inwestycjach czy o innych rzeczach. Bo do samorządów wpływa subwencja ogólna, czyli ta, która po przeliczeniu dochodów ma wystarczyć na funkcjonowanie samorządu, i subwencja oświatowa, która ma zabezpieczyć funkcjonowanie oświaty. Oczywiście ta subwencja oświatowa ostatnio ona nawet nie pokrywa wynagrodzenia w oświacie, więc tam trzeba dosyć sporo dokładać. No i są podatki i inne tam dotacje, jeszcze inne elementy. Ale one powinny wystarczyć na to, żeby samorząd mógł funkcjonować. Jest trzecia grupa samorządów, gdzie z punktu widzenia ministra finansów, jakbyśmy nie patrzyli, ona nie da rady. Po prostu dochody, które są, nie mają dużych firm, nie ma zakładów, nie ma, czyli z tych podatków, z tych wszystkich, co wpływa, plus subwencja ogólna i subwencja oświatowa, jeżeli to wszystko połączymy, i tak oni nie dadzą rady, żeby spełnić te zadania, które są po stronie samorządu. I do tych samorządów jest jeszcze jedna subwencja, która się nazywa subwencją wyrównawczą. Ta subwencja wyrównawcza jest wyliczona przez ministra finansów w taki sposób, że skoro oni nie mogą, nie dadzą rady to, co ustawa im każe zrobić, więc musimy dołożyć jako wyrównującą kwotę, żeby dali radę. My jesteśmy w tej trzeciej grupie. Ubolewamy, bo jesteśmy biednym samorządem, więc jak nam nie dołożą, no to cierpimy. I między innymi, jeżeli chodzi o rewitalizację, to w tym nowym programie mamy dostać pieniądze, dlatego ja tam wymieniłem i ulicę Halera, i ulicę Harcerską,
I chcielibyśmy jeszcze coś tam zrobić, ale to wszystko będzie zależało od finansów, więc dzisiaj tak naprawdę trudno nam powiedzieć, jak to będzie wyglądało do końca. Zamiar jest. Kolejne pytanie.